Szanowni wyborcy, drodzy Ostrudzianie, jeszcze kilka dni temu zakładałem, że pogodnie przed Państwem skwituję kończącą się kampanię wyborczą. Niestety życie bywa brutalne, zmienia nasze plany. W środę 12 listopada rozpoczęto kolportowanie obrzydliwej w swojej treści gazetki wyborczej, notabene podszywającej się pod Gazetę Ostrudzką, w której jestem poniżany i zohydzany. Celem tego brutalnego ataku jest odwrócenie ode mnie uwagi wyborców. Gazeta jest praktycznie powtórzeniem niebywałego paszkwilu z kampanii wyborczej w 2012 roku. Wszystkie artykuły na mój temat zawierają nieprawdziwe, wielokrotnie wcześniej dementowane informacje. Podobnie potraktowano w niej starostę Ostrudzkiego i jego rzecznika prasowego. To wydawnictwo i zawarte tam treści naruszają nie tylko wszystkie dobre obyczaje, ale mają charakter przestępstwa. Niezwykle przykrą niespodzianką jest to, że zleceniodawcą tego paszkwilu jest Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kowalskiego, osoby, która ubiega się o urząd burmistrza. W tym brukowym piśmie, w otoczeniu dosłownie szamba, ten komitet promuje Ryszarda Kowalskiego oraz jego kandydatów do Rady Miejskiej i Powiatu. Drugą i ostatnią osobą, o której wielokrotnie się pisze pozytywnie, jest obecny burmistrz Czesław Najmowicz. Trudno uwierzyć, że to promocja bez jego wiedzy i akceptacji. A ciągle zapewnia, że jest uczciwy. Powstała bardzo egzotyczna koalicja, która wyraźnie wskazuje na inspiratorów, pomysłodawców tego rodzaju brutalnej kampanii. Sprawa została natychmiast zgłoszona na policji i w prokuraturze. Kolportaż został wstrzymany, choć nie ma pewności, że Komitet Ryszarda Kowalskiego nie będzie próbować go kontynuować. Dziś wiemy, że to robi. Sprawę w trybie wyborczym zgłosiłem, podobnie jak starosta i jego rzecznik, do Sądu Okręgowego w Elblągu. Wierzę, że wszyscy sprawcy i pomysłodawcy brutalnej, nieprzestrzegających żadnych zasad kampanii wyborczej, zostaną surowo ukarani. Po raz kolejny próbuje się mnie zniszczyć w łajdacki sposób. Ubolewam, że są wśród nas ludzie, kandydaci, którzy po trupach chcą osiągać swoje cele. Powinniśmy się różnić, dyskutować, a nawet kłócić, ale nie możemy dążyć do stanowisk i funkcji, depcząc ludzką godność. Żal mi wszystkich kandydatów popieranych przez Ryszarda Kowalskiego, którzy zostali umieszczeni w tak parszywym kontekście, bez ich wiedzy i zgody. Kolejnym przykrym odkryciem jest dla mnie to, że Ryszard Kowalski popełnił bezczelny plagiat na swojej ulotce. We wrześniu 2012 roku przed wyborami napisałem w naszym głosie: pragnę, żeby Ostruda była zamożna i gospodarna, funkcjonalna i wygodna, ciepła i przyjazna wszystkim ludziom, bezpieczna i sprawiedliwa, reprezentacyjna i zadbana. Marzę o niej jako o miejscu, gdzie realizują się marzenia, gdzie każdy ma szansę na rozwój i godne życie, gdzie polityka źle się czuje, gdzie chce się żyć. Taką wizję Ostrudy chcę realizować. To był mój tekst. A teraz w listopadzie 2014 roku czytamy w ulotce Ryszarda Kowalskiego: będę dążyć do tego, by była ona, czyli Ostruda, reprezentacyjna i zadbana, zamożna, gospodarna i wygodna, miejscem, gdzie realizują się marzenia, miejscem, gdzie każdy ma szansę na rozwój, ciepła i przyjazna wszystkim ludziom, bezpieczna i sprawiedliwa, miejscem, gdzie chce się żyć. O taką Ostrudę będę zabiegać. Trudno o lepszy przykład plagiatu, czyli ewidentnej kradzieży intelektualnej. Nie przystoi to nikomu, ale zwłaszcza kandydatowi na burmistrza. Jeśli nie potrafi się samodzielnie napisać ulotki, to co byłoby z rządzeniem miastem? Idźmy jednak do przodu. Bądźmy optymistami, bo oni budują lepszy świat, nie malkontenci. Ludzi pogodnych
Dobrej woli w Ostródzie jest więcej. To jest nasz wielki kapitał. Za chwilę wybory. Drodzy Państwo, 10-letnią samorządową działalnością w mieście pokazałem Ostrudzianom, co potrafię i jaki jestem. Teraz po referendum i 3, według mnie, zmarnowanych latach lepiej można docenić to, co było wcześniej. Konkretne efekty mojej i moich współpracowników wytężonej pracy są widoczne w całej Ostrudzie. Większość z Państwa docenia te dokonania. W tym wszystkim, co robiliśmy, był zamysł zbudowania prężnej, europejskiej, dynamicznej i zasobnej Ostrudy. Był plan, była strategia, była wizja. Wiedzieliśmy, dokąd i po co zmierzamy. Wydaje mi się, że moi konkurenci mają z tym spory problem. To także powód, dla którego chcę ponownie pokierować rozwojem Ostrudy i zadbać o jej dobrą przyszłość. W niedzielę podejmą Państwo ważne decyzje. Wierzę, że będą one przemyślane i uzasadnione dobrem naszej kochanej, wspólnej Ostrudy. W Państwa rękach przyszłość naszego miasta. Serdecznie Państwa pozdrawiam.